Martwisz się o przyszłość? O emeryturę chociażby? Jaką emeryturę? Nie będzie żadnej emerytury, proszę cię. Gdzie? W ogóle... Naprawdę. Nie, znaczy nie chcę się za bardzo, wiecie, wypowiadać, bo to jest drażliwy temat, ale uważam, że w ogóle, no, że to będzie trudny temat. Myślę, że tak. Uważam, że ZUS powinien być dobrowolny. Zdecydowanie. A omijając trochę ten temat, ale jednak zahaczając, inwestujecie w jakiś sposób, żeby zabezpieczyć się? Teraz bardzo popularnym jest kupowanie mieszkań inwestycyjnych, wyremontowanie i wynajem. Bardzo dużo zauważyłem osób, to robi. No tak, ale czy to jest jak... Nie jest to pewnego rodzaju inwestycja, ale czy jakaś tam wielka? No nie, to nie jest jakby jakiś tam temat, który nas super kręci. Mój Oskar inwestuje bardzo dużo w swoje projekty. Firmy, które gdzieś tam ma, które mu przynoszą zyski, inwestuje wszystko w projekty takie. To jest człowiek, który ma misję, naprawdę. Zastanawiamy się sobie, po co ty tyle mogłeś połowę pracować? Nie, on ma misję. On ma misję, on wymyślił projekt i on nad nim pracuje już tam parę lat i ma takie dwa, takie swoje tam perełki, z którymi chce ruszyć na świat. I to jest, on w ten sposób się realizuje. To jest, no, to jest człowiek, który ma swoje przekonania, ale to pewnie wam za jakiś czas, jak się spotkamy, możemy o tym jakby więcej porozmawiać, bo naprawdę ciekawe rzeczy tworzy. A ja inwestuję, wiesz co, są rzeczy, które chciałam zrobić. Otworzyłam swoją agencję reklamową. Mam też, otworzyłam teraz taki sklep, ale w ogóle nie na Polskę, więc działamy za granicą. Robię też rzeczy, których nie widać na Instagramie. Właśnie między innymi ta agencja. Realizowałam już przez ostatnie lata czymś, co jest dla większości osób nieznane, czyli realizowałam kampanie mailingowe dla większości osób. To nie ma nic wspólnego, nic się nie przydaje z moim jakby Instagramem, ani nic takiego, tylko dla dużych marek. Tworzyliśmy takie rzeczy, mamy sieci afiliacyjne, więc robiłam taką czarną robotę, taką, wiesz, czyli jakiś wielki dom mediowy dawał innej agencji i ja to, oni nie umieli tego wyklepać, a że po prostu mamy świetne po prostu wyniki i wracali do tych agencji, więc ja ciągle dostawałam takie, wiesz, takie chłopy ostatnio. Nie, teraz powiem światu, że to wszystko za tymi dużymi rzeczami w ukryciu robię ja i mój zespół, moi programiści i to wszystko. I w tym jesteśmy nieźli, żeby robić już pod swoim jakby brandem. Czyli nadal halejcie o multitasking, tak. Ostry. No staram się jakby w ciągu dnia tak dysponować tym czasem, żeby troszeczkę było właśnie ten Instagram, który widać, który też jest moją firmą, na którym zarabiam pieniądze, umówmy się, no bo nie dałoby rady tego ciągnąć jakby inaczej. Są tam reklamy, muszę opłacić ludzi, z którymi pracuję. No i też jakby część poświęcam na te kampanie, które jakby realizujemy i inne rzeczy.